bym zaczął. Hubercie, z racji młodego wieku, no masz tak? prawo nie mieć doświadczenia życiowego, ale żeby aż tak doświadczenia nie mieć, no to sobie nie wyobrażam. A co się stało? Co zrobiłem źle? Chodź mi... Chwileczkę, jeszcze nie doprecyzowałem myśli. Nie możesz przerywać mi po 10 sekundach, odczekaj chociaż 30. Otóż Wojtek, wzięliście sobie na twarz, jako twarz, bo to jest twarz Federacji, jako tutaj frontman chłopaka, który ma prawo nie mieć przygotowania prawnego, ale na etapie wiedzy takiej ogólnej, żeby nie rozróżniać postępowania w sądzie cywilnym, jeżeli jest rozwód, to gdzie, jakiego sądu idziemy? Jeżeli jest nabycie spadku, do jakiego sądu idziemy? No to jeżeli jest sprawa, o której tutaj mowa, no to ten chłopak porównuje sprawę o naruszenie i o odszkodowanie z tytułu bezprawnego wykorzystania wizerunku do sprawy, do konfidenctwa. Chłopcze, a w którym momencie ja to porównałem? No to, proszę no to sobie, zrób sobie research. Nie, proszę mi wskazać, bo ja czekam na to. Na początku rozmowy, ale co to, ja ciebie, jest nagranie, to sobie odtworzysz. Ale ja nic nie porównywałem. I zobaczysz i wtedy się zapłonisz wstydem. Słuchaj, właśnie trzeba rozróżnić do krainy, więc, ale ty tańcula mi nie przerywaj, bo się przeze mnie nie przebijesz. Tańcula, nie przerywaj, nie przerywaj. Impostacja głosu na poziomie, wiesz, para dokumentu, więc nie przebijesz się przez aktora teatralnego. To tyle. Dobra, więc sza, do ciebie. Doucz się, bo ty nie jesteś zły chłopak i masz nawet masz, ja ci powiedziałem, nawet masz pewne inklinacje. No, Kubą Wojewódzkim to nie będziesz, ale masz. Hej, ale to nie jest nie skupiajmy się na chłopaku. To jest dla mnie bardzo istotne. To jest dla mnie bardzo istotne, bo co do zasady, no trzeba jednak edukować to społeczeństwo. Spełniacie też jakąś w jakimś sensie spełniacie jakieś formy przekazu społecznego, więc nie można tym młodym ludziom, którzy was oglądają, mieszać tych dwóch bytów. Czym innym jest postępowanie, dlatego Piotruś, prokurator Szyliga, bo straszył Piotrka Piechowiaka postępowaniem prokuratorskim, zarzucając, pomawiając go, żeby... Bo, ale gdzie, jaki papier jest? No ale są na gdzie to screeny. Screeny są, kurwa, no, screeny są. Strasząc go prokuratorem i pomawiając, że Piotrek stał za tym, że go zatruł, a czym innym jest postępowanie wzywające do czym innym jest wezwanie, które się tutaj powołujesz. Uwaga, wezwanie z kancelarii do zaprzestania naruszania godności. Ja to przeczytałem. I co, i łączysz te dwa byty? Ja to nie. Najpierw trzeba tą godność mieć w ogóle, żeby jej bronić. To po pierwsze. Ja nic nie powiedziałem o konfidenctwie. Powiedziałem, przeczytałem nawet, że jest to wezwanie. Sula, naruszasz wszelkie granice. I za to, ja naruszam za to wszelkie granice. Znaczy tak, powiem ci tak, najchętniej bym się z tobą rozliczył barterowo, ale w sumie najbardziej boli... Ale nie macie czysto mi zaoperować, więc nie najbardziej boli, najbardziej boli. W jaki sposób barterowo, bo nie rozumiemy tego. No wypuśćcie nas do klatki, to zobaczysz. Najchętniej, ale w związku z tym, że posiadasz jakiś majątek, to dolegliwe dla ciebie będzie, jeżeli za swoje słowa będziesz płacił, bo rozumiem, że 560 tysięcy jednak tak nie wy... Niech pan da numer telefonu, teraz blika. Więc dolegliwym będzie dla ciebie, poniesiesz najlepszą możliwą karę. No proszę podyktować numer telefonu, wystąpić od razu i będziesz, do głowy. No. Będziesz dolegliwie karany, będziesz jak salami krojony do końca swojego życia. Tyle. Jeszcze coś? Ale wie pan co? Czego nie to jest mega nie fair, bo ja nikogo nie porównałem do żadnego konfidenctwa. Powiedziałeś, że posłuchaj, ale słuchajcie, nie skupiajmy się na Hubercie, proszę. Hubercie. Skupmy się na zawodnikach. Hubercie, mówisz w sposób, ale nie skupiajmy się na tym. Ale panie Jacku, nie skupiajmy się już na Hubercie, tylko na naszych zawodnikach. Mieliście dobrego frontmana, dojrzałego życiowo, czyli tego pana, pan jak on? Mówi, nie skupiajmy się pan na frontmenach już. Dobrze, rozmawiajmy, proszę. Ale panie Jacku, niech pan to uszanuje. Proszę, nie mówmy o tym już. No, ale zmieńmy temat. Niech on szanuje pewną konwencję, więc albo jesteś merytorycznie przygotowany, albo nie wypowiadaj słów, o których pojęcia znaczeniu nie masz istnienia. Które słowo powiedziałem? Nie, okej, okay, chciałbym poznać to słowo. No już powiedziałem, no to starczy. Nie, nie. Dobra. Dobra, teraz ja mam jedną rzecz. Trudne sprawy. A dlaczego, bo nastąpiło tato, oddaj mi ten mikrofon, tato, oddaj mi ten mikrofon. Dobra, nastąpiło przeinaczenie, jeśli chodzi o słowo torida. Ja nie jestem z Zabrza, więc mam prawo nie wiedzieć. Ja się mogę z tymi chłopakami w wielu sprawach nie zgadzać, ale się musimy szanować. To jeżeli mi, zweryfikowani, dobrzy ludzie, tak samo jak dlaczego nie wziąłem walki z Youngmanem? Ponieważ Youngmana szanuję,
Nie dlatego, że się identyfikuje z Legią, tylko dlatego, że go szanuje. Bo jest szanowany w środowisku, które ja szanuję, w Teddy Boysach i w Żylecie. I to są pewne zasady. Nie mam w sobie pokładów niechęci do Youngmana, tak samo jak nie mam w sobie pokładów niechęci do chłopaków z Toridy. I tyle. A jeżeli to właśnie stąd przeinaczenie, czeski błąd. Czeski błąd. Natomiast w przeciwieństwie do Tańculi umiem czytać papiery. Przyjąłeś na live'a mimo ostrzeżenia przyjąłeś na live'a. A wy przyszliście na konfidenta. Konferencję. Człowieku, wracasz się do mnie, z takimi ludźmi, tam jesteś taki zagoni. I teraz, bo muszę to powiedzieć. Nie pozdrawiam. Weźcie już dziadkowi telefon. Zostałem zobowiązany. Bo zaraz wejdzie na serce. Zostałem zobowiązany przez ludzi z Wałcza. Przepraszam, przez ludzi z Zabrza, żeby wyrazić teraz od nich. Masz od ludzi z Zabrza. Za to, że mimo ostrzeżenia przyjąłeś sportowego konfidenta. Ale ty z tym człowiekiem przyszedłeś na konferencję po twoim ochroniarze. Wbijam w ciebie w imieniu Toridy. Dobrze. Jesteś frajerem. Tańcula, jesteś frajerem. Panowie, ta sprawa. Damskie się nie liczy, moi drodzy. Damskie się nie liczy. Przekażmy mikrofon Mateuszowi. Panowie, za tydzień. No wreszcie, tata oddał mikrofon. I teraz mam pytanie. Arku i Mateuszu, czy wasz konflikt może się zakończyć?